Jak mi się? Kompot. Będziemy się tutaj na tle, o Jezu, jak mi zimno. I nie był to nasz pierwszy raz w Śliwce w Kompot. Zwykle omijaliśmy to miejsce, bo tam zawsze kolejki i tak dalej. Nie chciało nam się nigdy stać. A tak. Kiedy już tam poszliśmy za w nocy, to... To później... Nie było materiału do publikowania. No, materiał się nie nadawał do publikacji. Byliśmy tam kilka razy. Dzisiaj trafiliśmy... I zgrało się tak, że mogliśmy coś nagrać i teraz też możemy dla Was coś nagrać. I szczerze powiem Wam tak, jak widzieliście, zapłaciliśmy 240 zł, oczywiście coś tam dorzuciliśmy panu kelnerowi, zresztą w pełni zasłużenie. No, tak? Zaraz. No, należało mu się. Obsługa naprawdę super, bardzo przyjazna, bardzo pomocna i taka, no myślę, że... Ale poczekaj, bo to zaczyna od dupy strony no. Trochę. Chciałam powiedzieć, że tak, karta jest dość w tym miejscu taka oszczędna, nie jest jakoś bardzo, tak bardzo przesadnie uboga, ale też nie jest jakoś bardzo rozwinięta. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Są makarony z 2-3 pozycji, jakieś burgery i pizze, i mięsa, i sałatki. Także naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. To jest pierwsza sprawa. Druga, to jedzenie jest naprawdę bardzo dobre. Przynajmniej to, co zamówiliśmy, to był burger wołowy zresztą. I to rzeczywiście mięso, tak, dało się wyczuć, że to jest mięso wołowe. Bardzo dobre, w ogóle świeże bardzo to były te wszystkie składniki. I cały ten burger smakował bardzo, bardzo dobrze. Ja zamówiłam krewetki na maśle z... No, taki standard. Na maśle z papryką ostrą, z czosnkiem. I to też było bardzo dobre, z jakimś tam były pieczywem. Grzanki i można było się jeszcze później tym sosem jakoś tam tak, to było uraczyć. Okay. Chociaż no, to też nie było jakieś bardzo, wiecie, wymyślne danie. Trochę to już zaczyna się robić, te krewetki na maśle, to się zaczyna robić tak schabowy z ziemniakami. No, tak. Taki standard już chyba. Każdy umie to zrobić i każda restauracja, która już w ogóle, jeżeli wprowadza krewetki do oferty, to liczy się z tym, że trzeba umieć to zrobić. To jest w ogóle banalne danie, wydaje mi się. Każdy sobie z tym radzi. I to też było bardzo dobre i no tak, smakowało mi. Nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. Kolejny jeszcze punkt, poza tym, że karta i że właśnie to, co zjedliśmy, to obsługa. I tutaj muszę powiedzieć, że pierwsze moje wrażenie w ogóle, jak ten kelner podszedł do naszego stolika, to było takie, że pomyślałam sobie, o Boże, znowu ten taki, że będzie taki bezpośredni wiem, styl, no. Który no nie do końca mi odpowiada jednak, to są granice i tak dalej. Ale tutaj muszę powiedzieć, że ten chłopak umiał się odnaleźć, bardzo dobrze mu to wyszło. Super, i to nie było, naprawdę. To nie było nachalne, to nie było niegrzeczne, to nie było jakieś... To było takie bardzo naturalne.
tak, to nie było tak w takim stylu, który ja kojarzę bardziej właśnie z Zakopanego, że się tak wszyscy bezpośrednio do siebie na ty zwracają, znaczy do nas, klientów zwracają na ty. I to nie zawsze wychodzi dobrze i nie zawsze wychodzi elegancko i nie zawsze wychodzi w ogóle tak, wiecie, smacznie. Dzisiaj tutaj nie miałam żadnych zastrzeżeń, ten chłopak bardzo umiał tak się, znaczy umiał się bardzo dobrze odnaleźć w sytuacji. Ale chłopak to tak trochę, wiesz, tak no, lekceważący, no pan kelner nie, może. Nie, no nie chciałam powiedzieć, że ja w ogóle nie miałam nic takiego złego na myśli, ani lekceważąco nie chciałam się wypowiedzieć na temat tego człowieka. Chłopak dlatego, że po prostu był taki młody bardzo, wydawał mi się dużo młodszy od nas, dlatego tak powiedziałam, ale absolutnie nie miałam takich intencji, żeby kogoś zlekceważyć czy umniejszyć jego, nie wiem, kompetencjom, że absolutnie nic takiego nie chciałam powiedzieć. To po prostu była bardzo miły kontakt z tym człowiekiem i jakby przez to, że zachował się tak, a nie inaczej, to moje wrażenie, moje odczucia i moje spostrzeżenia na temat tego miejsca są chyba lepsze niż mogłyby być. Dobrze, Gabrońska, dobrzego, bo tu chodzi o jedzenie. Nie no, co już o jedzeniu powiedziałam, no co mnie tutaj prostujesz? A to ja to jeszcze chcę rozwinąć. A co można o jedzeniu powiedzieć? No chciałem powiedzieć przede wszystkim. No dobre. Po pierwsze primo, chciałem powiedzieć na temat mojego hamburgera. On miał dużo takich no świeżutkich, świeżo ściętych warzyw, to było super. No, powiedziałam. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, pan, który nas obsługiwał, zapytał, czy zamiast frytek chciałbym warzywa. No. Nie wiem, gotowane na parze, czy tam, nie wiem, coś tam. No, czyli jest taka opcja i wyczuwa się potrzebę w społeczeństwie zamiany, tak? Frytek na warzywa. Akurat nie wiem, czy na warzywa. Coś, chociaż no, porozumiewawczo bo chyba zrozumieliśmy się, że ja wolę frytki niż od razu to powiedział. Niż warzywa. Że wiedział od razu, że chcesz frytki, a nie że warzywa. Tak. No nie, no słuchajcie, dobre, no to są takie odpowiedzi na oczekiwania współczesnych klientów. Sojowe latte. Ale no, oj, dobra, no to no fajnie, że jest wybór, no bardzo to cenię, ale ja jednak wrócę do tej obsługi, no ten gość po prostu. Tak. Ale tam zawsze obsługa była spoko. Nie wiem, czy zawsze, no ja tam byłam raptem. No, ile tam byliśmy? Czwarty raz tam byliśmy. Trzeci. Czwarty chyba. No, no nie wiem, w każdym razie powiem wam szczerze, że tak jak kiedyś miałam bardzo mieszane jakieś takie. Nie wiem, czy podejście, nie, uczucia wobec tego lokalu, bo wydawało mi się, że to trochę taki przerost formy nad treścią. Tak z każdym kolejnym razem dochodzę do wniosku, że warto tam zajrzeć, tylko na pewno nie za dnia, kiedy te kolejki ustawiają się na kilkanaście osób. Dajcie sobie spokój, bo to w ogóle nie ma sensu. To nie aż tak. Ale w nocy, wieczorem, kiedy już ta kolejka jest powiedzmy mniejsza, albo nie ma jej wcale, no to warto tam zajrzeć. Choćby nawet jeśli jesteście sami i bez dzieci i w ogóle jesteście tacy, jeśli lubicie taką formę rozrywki, to widziałam, że bardzo fajne, atrakcyjne drineczki i szociki tam panie i panowie za barem potrafili wymyślić i to było naprawdę bardzo fajne i takie oryginalne wydawało się, przynajmniej tak wizualnie, wobec tego, co się widzi w innych miejscach. Także jeśli ktoś przyjeżdża tutaj z takim zamysłem, że jedzie się bawić, a przy okazji chcę zjeść coś takiego, no tak delikatnie chcę coś przekąsić, to jest idealne miejsce. A ja tylko chciałem jeszcze nawiązać do wina, że piliśmy Chardonnay i to wino od pierwszego kieliszka było superowe. Mhm. Ten kieliszek, no akurat sam kieliszek jako jedna sztuka kosztowała chyba 21 zł. A to nie wiem. Ale jak później spytałem pana, który nas obsługiwał, czy to jest to Chardonnay i tak dalej, to się okazało, że cała butelka kosztuje 100. Nie no całą, to, mniej nawet niż stówę. To szczerze, to jest super stosunek i moim zdaniem tak to powinno być i aż nam się chciało wziąć po prostu całą butelkę i ją wypić, mimo że już wcześniej sobie wzięliśmy na kieliszek. Tak. Także super. Więc śpiwka w kompot polecamy, zdecydowanie. No, tak, tutaj ciężko się kłócić z tymi wszystkimi, którzy mówią, że tak, warto tam iść i stać w tej kolejce. Jedzenie jest bardzo dobre, naprawdę. Jeżeli chcecie i macie taką odporność w sobie, żeby stać w kolejce, to i za dnia sobie stójcie, nie? Nie. Ja wcale się już przestaję dziwić w ogóle tym wszystkim ludziom, którzy tam stoją. No, no wiem, rozumiem. No bo tak, jakby stosunek ceny do jakości. O ile rzeczywiście ten stosunek jest, no, no dobra, no możemy przyjąć, że chyba okej, no, bywaliśmy już w różnych knajpach. Okej.
Tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie nocne wypady, jeżeli nie ma kolejki, to w ogóle tym bardziej chyba powinniście tam zajrzeć, bo i można sobie wypić coś dobrego i zjeść coś fajnego i obsługa jest okej. Naprawdę ciężko się tam przyczepić do czegokolwiek. W ogóle bo są dobrze zorganizowani też, bo jak przyszliśmy do pani na wejście, powiedziała nam, teraz jest ktoś przed wami, ale usiądźcie sobie przy barze, ja będę was pamiętała. Jesteście drudzy w kolejce, jak będzie tylko wolny stolik, to zaraz was tam zaprowadzę. I tak było. No, siadanie przy barze to też jest dobry tam trik, ale to już tam... Ale to chodzi mi bardziej o tą organizację, taką wewnątrz tak, restauracji. Tak, oczywiście, że tak. Które ci powiedzą, dobrze, stój i czekaj, jak się zwolni, to cię zaprowadzę, albo w ogóle nie ma wolnych stolików i jak się złapiesz, to twoja sprawa, jak nie, no to nie. No, różne są podejścia, a tutaj jest takie bardzo kulturalne i bardzo no takie tak, no, ale współczesne jak już podejście do klienta. Jesteśmy no. przy atmosferze i obsłudze i tak dalej, w tym lokalu nie trzeba sobie, nie trzeba mieć kija w dupie, żeby tam wejść. No, dokładnie. Tu jest luz. I to jest bardzo fajne. Tak. Nawet myślę, że jakby to był dzień, i bylibyśmy z dziećmi, też byśmy się odnaleźli. Jest też ogródek, są miejsca takie na zewnątrz. Więc jeżeli jesteście z dziećmi, to myślę, że też chyba bez większego skrępowania. No niby tak, ale no jednak ja bym tam wolał bez dzieci iść. No ty tak, ale generalnie można. Umiem sobie to wyobrazić, że można tam pójść po prostu na obiad z dziećmi. Oczywiście mam na myśli dzieci, które nie skaczą po stołach i nie robią tam jakichś, wiecie, strasznych cyrków wokół siebie, ale no w takich no nie wiem, takich prozaicznych, prostych sytuacjach, kiedy dzieci są przewidywalnie ułożone, to można spróbować. Dobra, chodź, bo nam żabkę zamkną. Dobra, słuchajcie, bo ty mnie tak poganiasz, no jakbym ja tutaj głupoty gadała, a wydaje mi się, że mówię całkiem... Ale gadasz okej, okay, tylko ja mówię całkowicie szczerze, że... Przedłużam, tak? Mam obawy, że nam zamkną żabkę. Słuchajcie, całodobową. Śliwka kompot jak najbardziej ma naszą okejkę. Tak. A jestem w szoku, że sama tam... Przyznajemy jej odznakę zieloną. Musimy jakąś swoją odznakę. Tak. I naklejki gawrońskich, nie? Gawrony takie. Duże. Dzioby takie. Albo dzioby takie. No to właśnie musimy ustalić, czy dzioby, gawrońskie dzioby to będą te dobre okejki, te okejki właśnie. A sygnety z takim dziobem to chyba by się sprzedawały, nie? Nie wiem. Żabka zamknięta? Oczywiście. No, przecież chcieliśmy coś kupić, no to zamknięta. Noż w mordę. Ale nano żabka, tam nie ma... Wiem. Tam nie ma alkoholu, tego. Napojów. Takich jak trzeba. Jak to żabka jest? No jest, no jest. No przecież tu już nic nie ma po drodze. Wiesz, jest pierwsza w nocy? Aha. A. Dobra, to tu kończę. Nara.